Siemanko, Dziar z tej strony. Dzisiaj jestem na wykopkach na takim polu. Podobno tutaj kiedyś byli wikingowie, ale ja się w życiu do tego nie dokopię, bo to będzie z 2 metry pod ziemią. Miejscowość nazywa się Asselt nad rzeką Maas. Serdecznie zapraszam do oglądania. I tutaj ukrywa się nam pocisk w tej bryłce i to jest dzisiejsza nasza plaga. Jakiś destrukcik, wycieruszek, no może z jakimś herbem widocznym. Patynka gruba już na nim, więc ciężko cokolwiek powiedzieć do mycia. Coś wychodzi, jakaś drobina, malutki guzik. Jakiś bliżej nieokreślony przedmiot. Nagrywam, bo kto wie. Jest tutaj w dziurce moniak. Ojejku. Monety to nigdy nie wyjdą dobre chyba. Chociaż coś tu widać. Jakąś mordę. Ohoho, to jest jakaś inna, bo to jest łysa głowa. To są jakieś napisy. Dziwne. Nie mogę jej teraz rozpoznać. Remkes? Nie wiem. No i tutaj jakiś zarys głowy. Pierwszy raz na tych polach coś widocznego. Ja go wyczyszczę i się zaraz włączę. Tyle co mi się udało odgadnąć, to że to jest 1 cent. Tutaj jest zarys lwa. Ale już niestety rocznik niewidoczny. Był przed chwilą pan i mówił Ani, że tu nic nie ma. Że on tu chodził telowne lata i nic nie może znaleźć. A mi tu najprawdopodobniej wyszło jakaś zawieszka. O, jako fajna. Zostawiłem szczoteczkę przy aucie. To jest jakiś kwiotek czy coś. Sygnał taki bogaty, że na srebro bił. Zobaczymy co to jest. Ciężkie takie niezbyt. No ale fancior przedni. Jak na to, że on tu chodził parę lat i nic nie mógł znaleźć, no to coś jest. W tym miejscu znajdowała się osada wikingów. Zakaz kopania, miejsca archeologiczne. U kogoś w ogródku widzimy jeszcze pozostałość po łodzi. Bardziej symboliczną niż zabytkową. Fajny akcent. Ale może od początku. Kim byli Normanowie? Co robili w Holandii?
Ponad 12 tysięcy lat temu, czyli końca epoki lodowcowej, plemiona Wikingów wędrowały po terenach obecnej Norwegii, Szwecji i Danii. Ich styl życia jako łowców, zbieraczy i rybaków miał tak trwać przez tysiące lat. Pomimo zmian klimatycznych, ruchów plemiennych oraz wielkiego przewrotu ludzi w Europie. Co tak naprawdę skłoniło Wikingów do najazdów? Niewiele jest dowodów na to, że presja rosnącej populacji lub brak ziem pod uprawy były odpowiedzialne za zmuszenie Skandynawów do opuszczenia swojej ojczyzny. Być może trójstopniowy podział kastowy utrudniał niezamożnym zdobycie żon, a udział w wyprawie wydawał się łatwym sposobem na zdobycie niewolnicy, która mogła zostać konkubiną. Jednak najbardziej prawdopodobnym wydaje się chęć szybkiego pozyskania bogactwa u zamożnych sąsiadów. W Holandii znajduje się delta dwóch dużych rzek, Renu i Masu, które były idealną drogą dla statków. Prawdopodobnie Wikingowie dotarli aż do miasta Maastricht na północy Holandii, a po wycofaniu się przez jakiś czas obrężali wioskę Asselt. W latach 20. ubiegłego wieku nieopodal kaplicy Róż, którą tutaj widzimy, były prowadzone badania archeologiczne. Znaleziono tutaj ślady osadnictwa Normanów, lecz nie ma ich na tyle, by to stuprocentowo stwierdzić. Co jest, kociek? Miau! Jaki grubas. Stoi czarny! Prawdopodobnie guziczek. A jak arsenowy. Z łóżkiem. No, ładna sprawa. Trochę go tu wyczyszczę. Nie wziąłem sobie żadnej szczoteczki. Taki byk. Guziczek arsenowy. Ładny. Groszek. Może coś na nim będzie widać. Może jakieś jednocentówka, bo takim kształtem, wielkością. Kształtem, wielkością. A może coś większego? Nie chcę tego tu drapać. Ale coś tu na tej stronie widziałem. Teraz już wyschnął, jest coraz gorzej. Może w domu. Przyszedłem się do Anki pochwalić, bo wyszedł kolor. Złota obrączka. Gołębiowa. Rocznik chyba 70. Ładna? Chcesz taką? No, piękna. Później wezmę. Ja mam takiego kalesonioka tylko. Pokaż. Nic wartościowego. To jest kalesoniak? Jo. Na pewno nie pieniążek? Nie. No, ma dziurki zapchane. A, no tak. No, kalesoniak. Na pieniążek to nawet takie za cienkie, no nie? Nawet no. Na tego centa zjedzonego. No, ale dziurkę widać. No, ale jest. Ktoś to gadki nosił. Pola znowu tyle. Piękny sygnał. I coś zupełnie fajnego. Jakaś sprzączka. Bardzo ładna. Fajna patyna na niej.
Proszę bardzo. Z paska podejrzewam, tak wygląda. A może z koniny. Znajduję drugą klamrę. Tym razem metalową. Trochę oklepię. No, tak jest. Takie jest to pole. Coś tam wychodzi fajnego. O, ale guzik. Wielki. Co to jest? Gładki. Tyle, że wielki. Chyba jakaś sprzączka, może jakiś taki wielgachny guzik. Może jakiś coś od konia. Najprędzej, bo to gładkie jest. Tutaj nie ma żadnych... Nie ma żadnych zdobień. Taka klamra. A może taki wielki pierścień był. Wow. Znalazłem centa z 60 roku. Wyostrzona. Tu w dołku klamerka z czasów wiktoriańskich. Nie no, ale ładnie zdobiona. Wygląda to na monetę. Sygnał 82. Moneta. Dupa. Moneta. Kas, to nie jest moneta. To jest moneta. To co to jest za moneta? Nie wiem, co to jest za moneta. Wrzucaj zaś znowu. Co? To jest kawałek blaszki. To nie jest moneta. No ale trochę mi się ręce zaczęsły. Lekko ją tu przetrę. No, nie widać nic. A, ale kawał blachy jest, co? Aha. Może kiedyś to było monetą. X lat temu. Szkoda, że nic nie widać. Ale to może być srebrko, nie? Myślałem, ale to za bardzo zaszło tą taką miedzianą patyną. Cały mechanizm do lampy naftowej. Pokrętło. Z ładnym zdobieniem. I tu jest chyba to, co knot wychodził. Jak to wyjąłem, to jeszcze było w środku. Ale jakoś tak bardzo słabo. Malutki pieniążek, 1 cent. O, się spada. Standard. Nic nie widać. A nie ma jakiegoś fanta. Przeszła pół kilometra do mnie. Z jednego dołka. Jaki ładny stan, 1 cent. A tu jest fant dnia. Wow. Wow. Dużo srebro? Zapewne. Co ty? Zapewne to jest srebro. Z jednego dołka na 71 bił. Nie wiem. Niemożliwe. Jest... I ten cencik. Masz szczoteczkę? O, nie mam nic. Paweł chyba się ciepło dzwoni. Zrobiło. Ale to jest chyba herb Holandii. Nie albo... wiem, no na pewno tygrycek jest. Srebro jest. Na 100%. A co ty? Na 100% to jest srebro, no bo przecież to jest za stare, żeby... Próby tutaj nie widać. No ale... nie ma. Ale jest ciężkie. Ale piękny. Ale gratuluję ci. I z jednego dołka. Najpierw wykopałem cencika i później jeszcze przemiotłam, patrzę dalej, bije. Ja tam szedłem pod tym lasem. Tam! Przy samym brzegu? Nie wiem, co to jest. Przy samym brzegu? Nie, no prawie, przy samiutkim brzegu. Tam przy tamtym drzewie też fajną takie ten znalazłam. Wkleimy zdjęcie potem, żeby był jakiś czystej. Ale i cencik jaki piękny. Ten cencik mi szczęście przyniósł. Gratuluję. Pokaż, jak się cieszysz. Hurra, hurra, hurra. Mam ja swojego znajdka, najlepszejszego.
były odpowiedzialne za zmuszenie Skandynawów. A, nieopodal, no tak. W latach 20. ubiegłego wieku nieopodal Kaplicy Róż, która znajduje się za moimi plecami? Moimi plecami się znajduje coś innego. W latach 20. ubiegłego wieku nieopodal Kaplicy Róż, którą widzimy na filmie. Widzimy. Moja dykcja jest do dupy.